Jako ostatni temat dotyczący cen ewidencyjnych zmiennych, chciałabym pokrótce omówić metodę szczegółowej wyceny. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to metoda dość rzadko używana ze względu na swoją specyfikę. Metodę tą można bowiem tylko wtedy używać, kiedy mamy do czynienia z konkretnym projektem, kontraktem, na który w konkretnym celu, czyli w celu tego kontraktu, projektu, zostały zakupione materiały. I materiały te w jakiś sposób można rozróżnić, czyli na podstawie kodu, na przykład kodu kreskowego, od pozostałych materiałów. Taki krótki przykład, znów firmy remontowo-budowlanej, z tym, że tym razem nasza firma Alfa dokonała tylko dwóch zakupów kleju w miesiącu marcu. 10 marca był to zakup 10 sztuk w cenie 28 zł z informacją, że ten klej został zakupiony na budowę A. I 16 marca dokonano zakupu 8 sztuk w cenie 30 zł za sztukę na budowę B. Pytanie jest takie, jaka jest wartość trzech sztuk kleju wydanych do wykorzystania na budowie B? I w związku z tym, jaka jest wartość stanu materiałów na koniec okresu sprawozdawczego? Ponieważ klej został wydany, te trzy sztuki, na budowę B i jest to metodą szczegółowej identyfikacji cen, to musimy zidentyfikować, w której puli i dla którego projektu. Jest to budowa B, projekt B. Na projekt B zakupiono w sumie 8 sztuk materiału, a 3 wydano, czyli użyjemy kwoty 30 zł, ceny 30 zł do wyceny. Czyli będzie to 90 zł. Równocześnie stan materiałów na koniec okresu to te 5 sztuk pozostałych po wydaniu tych 3 z 8 w cenie 30 zł oraz 10 sztuk w cenie 28 zł za sztukę, które zostały jeszcze nieruszone odnośnie budowy A.